Maciej Sulencki tam szaleje również blisko ringu. Po tym swoim błyskawicznym nokaucie nad Francuzem Amilcaro rozpoczynamy drugą rundę walki zakontaktowanej na 10 start. Szpila versus Bach. Było widać, że Mariusz poluje faktycznie na ten jeden prawy. Widzieliśmy to w powtórkach, kiedy dwa razy szukał tego bezpośredniego rozwiązania. Ma być mobilny i popatrz, on angażuje tą jednak prawą ręką, trafia tymi ciosami, trafia prawą ręką, to jest coś, o czym ja cały czas słyszałem podczas treningów w wykonaniu właśnie trenera Andrzeja Dmitrupa. Aktywuj prawą ręką, cały czas aktywuj prawą rękę, bo w momencie, kiedy Artur Szpiga się napali, z całej siły chce zadać cios lewą ręką na górę i to jest coś, co często go gubi. W tym starciu nie może sobie na to pozwolić. Mariusz Bach przez wiele lat uchodził za takiego lenia, teraz przyjął mocny lewy. Ale on tym leniem absolutnie nie jest. Przed tą walką naprawdę Kantor Szpicza wraca po budki o 3:30. Spadki wieczorem, spadki kolejnego dnia rano. Ustawił wszystko na jedną kartę, teraz niebezpieczna wymiana. Tak jest, nie jest leniem, ale wolno się rozpędza. Te pierwsze rundy w wykonaniu Mariusza Bacha często są takie właśnie troszeczkę przespane. Zamknięty w narożniku, teraz krzyczy Wilczewski. Prawie z góry na Szpilka pokazuje, że nic się nie dzieje. Ale to są piekielnie niebezpieczne momenty. I to jest również coś, na co Mariusz Bach będzie liczył. Na to, że Artur Szpilka po prostu straci tę koncentrację i opuści ręce. Jak już wszyscy wiemy, robił to wcześniej i to się fatalnie dla niego kończyło. Szpilka, przypominamy, przegrał 3 razy w karierze, 3 razy przed czasem z Bryantem Jenningsem przez okrutny knockout z Deontayem Wilderem o Mistrzostwo Świata WBC i z Adamem Kornackim. Ta porażka chyba najbardziej go boli. 55 sekund do zakończenia drugiej rundy. Aktywniejszy, czego się generalnie spodziewaliśmy. Jest oczywiście Artur Szpilka, ale Bach też ma konkretny plan. Jeżeli tylko stanie w miejscu Szpila, natychmiast będzie szukał rozwiązań. Viking. Tak jest, Mariusz Bach będzie niebezpieczny przez całe 10 minut tego pojedynku, jeżeli tyle ten pojedynek potrwa. Więc Artur nie może sobie pozwolić na ani chwilę utraty koncentracji. Tylko prawy, kiedy tylko właśnie znalazł się już blisko Szpilki, prawy na prawy. Wyglądało na to, że ten cios zrobił wrażenie na Artura. Chyba lekko zachwiało się nogi Artura Szpilki podczas tej kombinacji, ale odpowiada swoimi ciosami. Absolutnie nie powinien Artur tutaj się wdawać w wymianę z Mariuszem Bachem. Musi utrzymać koncentrację i wrócić do tej dobrej pracy prawej ręki. Znakomita końcówka tej walki. Rozpoczął to wszystko Mariusz Bach. I ta druga runda przebiega. No nie było gongu, tutaj jest tak głośno, że zawodnicy nie słyszą gongu kończącego. No świetna była ta końcówka drugiej odsłony. 123 kg, jak taki chłop przywali, no to nie ma mocnych. Pojedziemy cały czas, wyjść do jego pensji, on pajacuje, ta bardzo duża jest mocno wciąż, w pierwszym stanie, nawet nie robię. Co za energetyczność Wilczewskiego, posłuchaj Andrzeja, jakie druga. Lewy na dół i zajstek, lewy na dół, prosty, bez sięgu, bez tego, blokuje. Lewy na dół, no przecież tymi ciosami na dół Szpila połamał żebra, czy też naruszył żebra Aleksandra Ustinowa podczas sesji sparingowej. Zdecydowanie to są te ciosy, które w zasadzie odebrały chęć dalszej walki Ustinowi podczas sparingów. I to jest zdecydowanie bardzo mocna broń Artura Szpilki. No i widzieliśmy ten cios, który zrobił wrażenie na Szpilce. No ale tutaj nie będzie w stanie ani jeden, ani drugi przeboksować się łatwo na takim totalnym bezpieczeństwie tej walki. Tutaj za duża stawka panuje wokół tej rywalizacji. Trzecia runda. Przyjął Szpilka lewy prosto, odpowiedział podwójnym prawym. Teraz świetny lewy z defensywy uderzony przez Szpilę. No ale umówmy się, Bach to jest człowiek z żelbetonową szczęką. Świętej pamięci Jerzy Kulej mówił, że nie ma odpowiedzi na ciosy. Słyszę dosłownie z narożnika, jak trener Andrzej Kulej krzyczy dół, dół. Mariusz Bach potrafi przyjąć cios na górę, potrafi przyjąć cios na głowę. Artur Szpilka musi zmienić strategię i zadawać cios na dół. Teraz tego ciosu na dół poszukał z kolei Bach.
No i to są chyba te momenty, o których mówi Andrzej Mitrów właśnie. Jak jest z kondycją Artura Szpilki? Czy on przy odpowiednio dużej mobilności będzie w stanie boksować 10 minut? Ja wiem, że Artur jest świetnie przygotowany i ja nie mam żadnych zastrzeżeń co do jego przygotowania kondycyjnego, co do jego przygotowania motorycznego, tak? To jest wszystko kwestia tego, jak on zniesie ten pojedynek psychicznie oraz jakie ciosy przyjmie z rąk Mariusza Wacha. Połowa trzeciej rundy za nim. No chce też te ciosy na dół pokazać Mariusz Wach, zresztą on to robił na sparingach i on boksuje w takim sposobie, że będzie w stanie również przyspieszyć ewentualnie w 10 rundzie. Ja myślę, że nawet taki jest plan właśnie, że w drugiej fazie walki Artur będzie wolniejszy, Artur będzie bardziej przewidywalny w defensywie. Tak jest, natomiast Mariusz Wach jest jak taki pociąg, tak? On się wolno rozpędza, ale w momencie jak już się rozpędzi, naprawdę bardzo ciężko jest go zatrzymać. Zderzyliby się głowami. Dokładnie 6 lat temu Mariusz Wach walczył z Władimirem Kliczką o 4 pasy mistrza świata wagi ciężkiej. Wtedy przegrał na punkty, ale wykazał się nad ludzką odpornością na ciosy. Niebezpieczne też było to przygotowanie ataku na dolne partie ciała. No właśnie, nie było tego przygotowania. Ale na szczęście dla Artura nie było żadnej kontroli niż wykonanie Mariusza Wacha. No wiem, że ten blok ma być bardzo istotnym elementem w tej walce, że Szpilka ma również zbijać, parować te ciosy Mariusza poprzez podwójną gardę. Jeszcze kochanku trafił lewym Artur Szpilka, Leszek Jankowiak odesłał obu zawodników do swoich narożników. Zupełnie inna strategia w narożnikach. Trener Andrzej Gmitruk jakby starał się uspokoić Artura Szpilkę. Natomiast Piotr Wilczewski stara się dodatkowo jeszcze pobudzić Mariusza. Noga na zewnątrz, to jest to, co cały czas Piotr Wilczewski podkreślał podczas obozu przygotowawczego. Ciągle słyszałem tę uwagę skierowaną do Mariusza Wacha. To ma być no, bardzo ważny element strategiczny w tej rywalizacji. Świetnie, spokojnie Artur Szpilka, bardzo dobrze, równy oddech. Widać tam też w narożniku był Mateusz Kępiński, który od jakiegoś czasu pełni właśnie rolę psychologa sportowego Artura Szpilki, również Maćka Słowackiego, również mojego. Teraz zaczęło się od mocnej wymiany w czwartej rundzie. Tak, to było cios na cios, chyba się zachwiał po tym uderzeniu Artur Szpilka. Jeszcze jeden prawy kiwa głową Szpilka, pokazując, że nic się nie dzieje, ale te ciosy mają swoją wymowę. Coraz bliżej, coraz mocniej stara się bić Wach. Będzie szukał tych mocnych, teraz świetnie kopiejące Szpil. Aż wstał Andrzej Gmitruk z tymi brawami. Takiego Szpilkę chce Gmitruk oglądać w ringu. Te przyruchy właśnie, to też jest ważne u Mariusza Wacha, nie tylko u Szpilki. Wilczewski mówił, bądź cały czas w ruchu. Ruszaj się, to ciało rozruszaj, żeby ten pociąg ruszył z pełnym impetem. Przepracuje lewą ręką Mariusz Wach, to są takie ciosy na razie zbyt obczepne. Za mało energetyki wprowadza Wiking w te uderzenia swoją przednią lewą ręką. Ogromna koncentracja w wykonaniu obu zawodników. Artur kilkukrotnie był trafiony mocno prawą ręką przez Mariusza Wacha, ale to jego skupienie, że tak powiem, pozostało utrzymane i później również swoją kombinacją odpowiedział. Poza kamerami mówił o tym, że nie ma żadnego respektu przed Szpilką. Teraz zerwał się z prawym. Jeden, drugi, a Pruszczany chce Szpila, nie może tego robić. No to jest naprawdę dobra, mocna, ciekawa runda i to po obu stronach barykady.
Jest prawy, to był mocny cios. Zaczyna dominować w tej rundzie Mariusz Bak nad Arturem Szpilką. Szybkości. Przepuściła tak wakacką, prawa od razu lewym dalej. Bardzo ładna akcja wykonania Artura Szpilki. Ależ nam się tutaj ta sytuacja zmienia. Już wydawało się, że Bak zaczyna tę rundę układać pod siebie, ale wrócił do gry Artur Szpilka. Teraz niepotrzebne były te odchylenia bez gardy. Świetna końcówka. No i naprawdę tempo. Przecież to są panowie ważący 108, 123 kg, a tutaj się cały czas coś dzieje. Naprawdę póki co świetna walka, bardzo emocjonująca, niesamowite zwroty akcji. W zasadzie ciosy widzimy po jednej i po drugiej stronie. Świetna runda w wykonaniu obu pięściarzy. Jak analizujemy, jak punktujemy te czwarte odsłony? Wiesz co, wydaje mi się, że w takiej sytuacji naprawdę ciężko skupić się na punktach. Tutaj w zasadzie w każdej akcji czuć, że ona może się zakończyć przez knockout, bo jednak to są ogromni faceci, 108 kg, 123 kg. Ta walka może się zakończyć w zasadzie po jednym uderzeniu. Musisz na nim siedzieć, mówi trener Mariusza Baka, Piotr Wilczewski. Musisz na nim siedzieć, on już ręce opuszcza. No ktoś powiedział dla narożników, że Szpila zaczyna już pajacować, że musisz wykorzystywać te momenty. No to jest niesamowite, jak różni są Andrzej Dmitruk i Piotr Wilczewski, jak zupełnie inną konstrukcję mentalną przygotowali na te minutowe rozmowy pomiędzy rundami szkoleniowcy Szpilki i Baka. Tak, to jest nie tylko starcie tych dwóch zawodników, ale również starcie trenerów. Kiedy pytałem Wilczewskiego, czy to będzie taka konfrontacja trenerska, powiedział nie, absolutnie, ja nie chcę z Andrzejem rywalizować, bo on jest jednym z najlepszych trenerów na świecie, ale widać ten ogień rywalizacji również w tych narożnikach trenerskich. I Baka zaczyna to wykorzystywać. Szpilka bardzo dobrze otworzył tę piątą rundę Szpila. Mańkut pochodzący z Wieliczki, mający za sobą także karierę w boksie olimpijskim, medal między innymi mistrzostw Europy kadetów. No i po raz pierwszy w tym pojedynku mamy Artura Szpilkę, który jest na środku ringu. Bardzo mądrze rozgrywa tę piątą rundę Szpila, ale no to nie będzie trwało wiecznie. Mariusz czeka, zbiera energię po to, żeby zaraz odpalić swoje bomby. Środka ringu dopiero w tym momencie Szpilka wraca właśnie w to środowisko, które powinno być jego naturalnym w tej walce. Tak jest, bardzo mocno trafił Mariusz Bak, później miał Artura Szpilkę przy linach, ale bardzo też ładnie Artur wyszedł z tych opresji, zakręcając z powrotem do środka ringu. Opracował tym razem blokiem Szpilka i wrócił na środek ringu. Lewy tko chodzi do głowy Baka. David Hay, który kiedyś sparował z Mariuszem Bakiem, powiedział, że potrzebowałby chyba kija baseballowego, żeby Wikinga w ringu zranić. Była ta próba bezpośredniego prawego Baka. Prawy hak, zwróćmy uwagę, Szpila zaaktywizował tę broń w piątej rundzie. Artur Szpilka. Bardzo mądrze boksuje w piątej rundzie Szpila. Ale teraz trafił prawy prosty Bak, zatoczył się na moment Szpila. Tak jest, Mariusz Bak jakby zbierał sobie tą energię. I teraz krzyczą trenerzy, wykorzystuj ten moment, albo będę podwójny prawym Szpila. Świetne uniki wykonania Artura Szpilki, który teraz znowu wraca na środek ringu. I teraz on zadaje ciosy.
Niesamowity zwrot akcji w tym pojedynku. Ekscytująca walka, to o czym marzyliśmy, staje się faktem. Jeszcze dokręca tę śrubę, bak, koniec piątej, świetnej naprawdę rundy. Ależ tutaj gorąco, Michał Materla, Damian Janikowski, wszyscy się emocjonują, Paweł Kołodziej, Grzegorz Proksa, plejada gwiazd wokół ringu, ale też naprawdę gwiazdorska obsada walki wieczorów. Jeszcze więcej patrzę, co ja muszę dać. Ale to są taki, wiesz, musi być podskarżone, że to jedne. Piotr Wilczewski już traci głos z tych emocji, tak mocno tutaj dopinguje Mariusza Wacha do tego, żeby jeszcze bardziej starał się przycisnąć Artura Szpilkę. Ja nie wiem, czy z nami nie będzie podobnie, bo tutaj jest naprawdę kawał ciekawego, intrygującego starcia. Takie emocje. W moim odczuciu wygrana przez Artura Szpilkę. Dlatego właśnie Wilczewski mówił, że teraz jest czas, żeby tę stratę po piątej odsłonie odrobić. Za sobą karierę amatorską, pokonał chociażby Davida Price'a, rywalizował o Igrzyska Olimpijskie. Tego marzenia nie spełnił, ale może spełnić jedno z innych marzeń i osiągnąć naprawdę wielki triumf na ringach w Polsce. To są te momenty, których nie chce na pewno oglądać Andrzej Gmitruk, ale które liczy cały obóz Mariusza Wacha. Tak jest, ale mimo wszystko Andrzej Gmitruk w takich sytuacjach chce, żeby Artur Szpilka miał ręce wysoko uniesione, aby ich nie opuszczał, i tutaj Artur póki co zdaje egzamin. No mówiąc o kluczach do zwycięstwa, Andrzej Gmitruk poza kamerami również mówił o tym, że to są ciosy na dół i to jest mocny blok. Chwila klinczu odpoczynku to też będzie, myślę, element, który coraz częściej będzie występował w tym pojedynku. Może takie nieco spokojniejsze tempo, nie było jeszcze takich potężnych zwarć, ale to w każdej chwili może się wydarzyć. No co tutaj robi Szpilka, złapał lewą ręką linię, chciał pokazać, że będzie trochę zabawy w ringu, że będzie trochę takich elementów cyrkowych. Troszeczkę Tysona Fury chciał pokazać, troszeczkę Mohameda Alego, ale to jest coś, co wiemy, że może się to zemścić na Arturze, tak więc powinien do samego końca starać się utrzymać koncentrację i realizować założenia taktyczne na ten pojedynek. Znowu zapolował na prawy, teraz trafił prawy na Mariusz Wach. Tymi momentami Szpilka też rundę przegrywa, bo pokazuje, że nic się nie dzieje i zachęca Wacha do tego, żeby ten dokręcił śrubę. Dwa, trzy ciosy z lewej ręki Szpilki. Spokojny krok do tyłu. Nie, nie, nie. Ręce za blisko. No i to jest ten moment, na który Mariusz Wach czekał. On wiedział, że w pewnym momencie odezwą się stare nawyki Artura Szpilki, który potrafi odpuszczać ręce właśnie w takim momencie. Ależ to był błąd, który mógł się naprawdę zakończyć katastrofalnie dla Artura Szpilki. No dlaczego to on robi? Tego chyba nie wie nikt. To momentami o milimetry wręcz ocierał się Szpila o to, żeby tę walkę przegrać przed czasem. Ależ będzie bura za moment w narożniku, bo myślę, że tutaj Andrzej Gmitruk konkretnie podsumuje te popisy niepotrzebne Artura Szpilki. Tak jest, Artur, że w zasadzie to jest w taki sposób, Artur może ten pojedynek wyrzucić. Pytanie, czy to nie jest moment, w którym zaczynają się prawdziwe
problemy i kłopoty Artura Szpilki, bo jeżeli nie wyciągnie wniosków pomimo tej płomiennej przemowy Andrzeja Pietruka, to naprawdę zaczną się teraz już potężne kłopoty Artura Szpilki. Mocne słowa, ale w taki sposób potrafi Andrzej Dmitruk przemawiać, jeżeli trzeba. Przypominam sobie walkę Macieja Suleckiego z Danielem Jacobsem, gdzie również po pewnych błędach strategicznych Macieja Suleckiego wkurzył się, krótko mówiąc, Andrzej Dmitruk. A prawda jest taka, że szóstą rundę oczywiście Szpilka przegrał. Tak jest, trener Andrzej Dmitruk potrafi dostosować tę strategię i formy wypowiedzi w zasadzie do sytuacji bardzo dobrze. Świetna kombinacja trzech ciosów Szpilki, ten trzeci zwłaszcza zrobił wrażenie. Też podkreślił Andrzej Dmitruk, że wygrywasz tę walkę do tego momentu, więc to już nie będę kontynuował. Nie rób tego, nie popełniaj tych samych błędów, które kosztowały cię m.in. tę piekielnie bolesną porażkę z Adamem Kownackim. Dokładnie tak. I tym samym dał też pewność siebie Mariuszowi Wapowi. Świetna kombinacja, wrócił więc do tego, co potrafi robić Szpilka, a potrafi boksować. Bardzo ładna kombinacja teraz w wykonaniu Artura Szpilki. Jakby odzyskał koncentrację po tej słabszej szóstej rundzie. Ale to jest dokładnie to, o czym mówił Dmitruk, a więc 2-3 uderzenia na górę lżejsze i kończysz mocnym ciosem na dół. Narożnik będzie chciał to wykorzystać, się wiele brakowało, a ten prawy pobródkowy zdetonowałby na szczęce Szpilki Bach. Z ogromną determinacją, cały czas do przodu, cały czas do przodu. Stara się przełamać Artura Szpilkę. Mam wrażenie, mówiąc kolokwialnie, że trochę przytkało Mariusza Bacha po tej intensywnej szóstej rundzie i ten moment wykorzystuje Szpilka i znowu po trafieniu opuszcza ręce. No tego chyba nie będzie w stanie wyleczyć Szpilki nikt. To prawda, Artur ma te swoje momenty, kiedy opuszcza, ale później również ma możliwość, żeby wrócić do tego, do tej swojej koncentracji, do tego, żeby wykonywać to, co potrafi robić dobrze. Tylko że ta chwila nieuwagi w zasadzie dla niego może się zakończyć fatalnie. Piekielnie mocno teraz trafił Mariusz Bach i poczuł to Artur Szpilka, to był jeden z tych mocnych ciosów, które szykował od dobrej minuty Mariusz Bach. Zaczyna ciężko oddychać Bach, ale myślę, że jego psychika zaczyna wzrastać, bo widzi, że przy każdym mocnym uderzeniu Szpila ma spore kłopoty. Do połowy siódmej rundy Szpilka boksował koncertowo. Wygrywał tę rundę, później zaczęły się znowu te riposty Bacha, teraz wymiana. Aj, pięknie u nich teraz wykonanie Artura Szpilki. I koniec siódmej rundy. A też ciekawa będzie interpretacja punktowa tej siódmej rundy. 90 sekund bardzo dobrego boksu Szpilki. Wilczewski stracił kompletnie głos. Tą rundę masz wychodzić na nogach. Takie są zalecenia trenera Andrzeja Dmitruka na tę rundę. No właśnie, to był jeden z tych prawych Bacha. Długi, prawy, prosty. Przypomniał sobie o tych ciosach, a to był najmocniejszy cios siódmej rundy. Mariusz zrobił gigantyczny progres na etapie ostatnich 4 tygodni. Kiedy 4 tygodnie temu widziałem go w Dzierżoniowie i kiedy zobaczyłem go w środę na treningu, to był zupełnie inny zawodnik. Schudł 16 kg do tego pojedynku i przygotował naprawdę mocną, solidną formę. Jeszcze nigdy wcześniej nie widziałem Mariusza walczącego na takim pressingu. On jest naprawdę piekielnie zdeterminowany do tego, żeby wygrać ten pojedynek. I sprawa zwycięstwa w tej walce jest cały czas otwarta. Absolutnie, tutaj niczego nie możemy wykluczyć. Ani w kontekście zakończenia walki przez knockout, bo to jest prawdopodobne. A także karty punktowe. Ciosy otwarte, znakomita kombinacja Szpili. Kolejny raz trafia Artur Szpilka.
Ale wiesz co, wydaje mi się, że to jest strategia Macha. On odpuszcza pierwszą połowę rundy po to, żeby zaakceptować drugą fazę, kiedy też Szpilka będzie już nieco bardziej zmęczony. Tak było przynajmniej w siódmej odsłonie. Artur wykorzystuje tę sytuację, teraz zaczyna chodzić na nogach, tak jak zalecał wcześniej trener. Ale to są punkty. To są punkty. Trafił kilkukrotnie, teraz stara się pochodzić trochę na nogach. Zbyt pasywny jest w swojej rundzie Mariusz Wach. Chyba że znowu szykuje niespodziankę na drugą fazę Wrocławia. Teraz Mariusz Wach opuszcza ręce. Tak jakby chciał wciągnąć, chciał sprowokować Szpilę do tego, żeby ten jeszcze aktywnie, jeszcze mocniej atakował w ósmej odsłonie. I zaczyna się właśnie ten moment, w którym to Bach będzie próbował przejąć inicjatywę. Tak jest, ma wystarczająco czasu, minuta 20 sekund do końca tej rundy. Nie dociągnął tej lewej ręki Szpilka przy tej próbie ofensywnej. Ten moment, 50 sekund do zakończenia ósmej rundy. Dlatego właśnie też trener Wituk chce widzieć ciosy na dół, żeby jeszcze zabierać oddech Bachowi. Bo Bach taki leniwy, nieco pasywny, jest o wiele mniej niebezpieczny niż ta wersja, która naprawdę idzie zdecydowanie do przodu. Nie zrobił wrażenia na Szpilce. Ostatnie 10 sekund rundy, którą Szpilka wygrywa. Bardzo wyraźnie. Kto wie, czy to nie jest jedna z łatwiejszych rund w ogóle do punktowania w tej walce. No teraz przyjął cios i za moment zrobił tę przekładankę. No ale rundę wygrywa Szpilka. To jest zdecydowanie na Szpilka. Posłuchajmy teraz na rożynku. O czym mówiliśmy, tutaj Mariusz miał za długie przestoje, tak za dużo pozwalał Szpilce, a Szpilka kiedy ma przestrzeń, kiedy ma swobodę, potrafi bić. I to naprawdę fajnymi akcjami, podwójny, prawy, prosty, wykończony lewą ręką, kilkukrotnie nam pokazywał tą akcję i naprawdę dobrze to wygląda. A więc dziewiąta, przedostatnia runda, tutaj panowie muszą jeszcze przez 6 minut pracować, bo wciąż ta sytuacja z werdyktem jest bardzo ciasna i niejasna. Tutaj też przekonamy się o tym, jak oni ciężko pracowali w przygotowaniach do tego starcia. To były ponad 2 miesiące naprawdę katorżniczych, morderczych treningów. Zerwał się Wilczewski i mówi, że czegoś takiego chce. Takich ciosów właśnie oczekuje. Zaczyna funkcjonować ta kombinacja podwójnie prawy i lewy, gdy to już był. Dokładnie tak. To jest coś, czego no wcześniej nie było w takiej jakości, w takiej częstotliwości. Będzie niebezpieczny do ostatniej sekundy 10 rundy. Tak jest. Taki Wach, który wierzy w siłę swojego uderzenia, taki Wach, który wierzy w to, że jego przeciwnik prędzej czy później popełni błąd. To jest zawodnik, którego naprawdę dobrze się ogląda i który do samego końca będzie zawodnikiem niebezpiecznym. No to jest
ta wersja Bacha z Jarella Millera, tylko tym razem bez kontuzji, tym razem zdrowy i tym razem wciąż będzie dążył do tego, żeby Szpilkę znokautować. Szpila mówił, że wróci po tej walce na to miejsce, które mu się należy, że będzie jeszcze w stanie boksować na wysokim poziomie, ale te same ambicje albo i większe miał Mariusz Bach. Zgadza się, w tym momencie Artur Szpilka ogrywa Mariusza Bocha w tej 9. rundzie tego pojedynku. No to jest scenariusz podobny do złego starcia. Mariusz już nie ma takiej siły, nie ma już tej świeżości, żeby nieustanny pressing wywierać na Arturze, ale teraz mamy prawą ręką uderzenie. Ale Artur odpowiada. Regularnie w zasadzie szuka tego prawego w wielkiej wierze kończącego Mariusz Bach. Ale już coraz bardziej to jego uderzenie jest ciosem pchanym. I teraz idź do przodu, krzyczy Kwilczewski, przestrzelił tym prawie, ale pan naprawdę niewiele brakowało. Widzieliśmy to doskonale, jak ta pięść przeleciała tuż obok brody Artura Szpilki. 15 sekund. Bezpośredniej prawy. Zmaga się do pigu Artura Szpilki. Tumult jest tutaj wokół nas niesamowity. No i świetnie teraz jeszcze kończy ten... I wymiana, ale sędzia powstrzymuje. Co za starcie! No, działo się i Leszek Jankowiak wykazał się też charakterem, bo wkroczył między dwóch, żeby nie doszło tutaj do jakiejś konfrontacji poglądów. No i proszę Państwa, 10. runda przed nami. Ostatnie starcie tego pojedynku. Trzy minuty o wszystko, mówił Andrzej Gmitruk do Mariusza, do Artura Szpilki, że to są ostatnie 3 minuty o wszystko, powtarzał doświadczony szkoleniowiec. Piekielnie mocny ten prawy podbródkowy Mariusza Bacha. A więc zaczynamy ostatnie 3 minuty. Koniec kalkulacji, koniec tutaj spekulacji. Zaczyna się prawdopodobnie ringowa wojna. No i Mariusz wyszedł do tego starcia, wierząc chyba, że on potrzebuje nokautu, żeby wygrać ten pojedynek. Ale wyszedł też całkiem rzeźki i świeży, pomimo tych już paru ładnych minut ekstremalnego wysiłku. Ale zobacz, jak uruchomił nogi Bach, jak teraz to on ogarnia Szpilkę po ringu. To nie były tylko puste zapowiedzi, że zobaczymy tutaj kapitalny pojedynek, że to będzie starcie naprawdę tych polskich gigantów. Tak jest. Każda z rund miała swoją historię, a ta 10. może być jej pięknym zwieńczeniem. Teraz powinien Szpilka przejąć inicjatywę po tej bardzo mocnej minucie Bacha. Bach na pewno nie będzie w stanie pracować w takim tempie przez całe 3 minuty. Zostało minuta i 50 sekund tego spotkania, tego starcia. Ale to mi się podoba, że wyszedł Bach jak po swoje, że wyszedł po to, żeby ten pojedynek rozstrzygnąć raz na zawsze, ale teraz też momenty swoje będzie miał Szpilka. Bo tak jak mówimy, Bach w takim tempie nie będzie w stanie boksować przez 3 minuty. Sekund odpoczynek, klincz i powrót. Świetna kombinacja i co jest odpowiedź Bacha? Bardzo też mądrze Artur się tutaj ratuje klinczem. On szuka odpoczynku bardzo mądrze. Natomiast Mariusz Bach ruszy na stokdown, złapał Szpilkę prawy i Szpila na deska. 10. runda, co tu się dzieje? Wilczewski teraz mówi, że idź po swoje, zakończysz tę walkę. Ostatnie 50 sekund, zobaczymy, co Artur Szpila odpowie Mariuszowi Bachowi. Mariusz Bach idzie tutaj jak po swoje. Powiedział, to jest moja walka, ja tu zwyciężę, ale Artur Szpilka nie daje za wygraną. Co za wojna, matko boska! 35 sekund do zakończenia. Bach chce to zakończyć, ale Szpila będzie szukał wojny. W takich sytuacjach on nie zna innego rozwiązania. Artur Szpilka chwieje się na nogach, ale wciąż jeszcze na
a trzy jeszcze Kiankowiak głęboko, bo to może się za moment zakończyć. W każdej chwili, ale jeszcze odpowiada Artur Szpilka. Ostatnie 15 sekund tego pojedynku. Czy uda się zakończyć Mariuszowi Wachowi ten start przed czasem, ale nie. Artur Szpilka wciąż odpowiada. Co za charakter, co za pojedynek to będzie chyba. Co za walka. Wszyscy szaleją. I koniec! Nie słychać było nawet gongu tutaj z naszego stanowiska komentatorskiego, ale dotrwał do końca Artur Szpilka zdecydowanie. Wygrana runda przez Mariusza Wacha. I to 10-8. Byliśmy chyba przekonani, że ta walka się zakończy nokautem, naprawdę, bo tutaj pachniało już bezpośrednim rozwiązaniem, ale co? Szpila pokazał wielkie serce do walki. Obaj pokazali wielkie serce do walki, obaj pokazali niesamowitą determinację. No my tutaj dostajemy jakieś dowody, karty, to wszystko powylatywało z narożnika Wacha. No tam był taki tumult. Wilczewski był przekonany, że zakończy tę walkę, ależ też ta ambicja, to przyspieszenie Wacha w 10 rundzie. Czegoś takiego, powiem szczerze, w najśmielszych znak się nie spodziewałem, że dostaniemy tak kapitalne danie w Gliwicach. Fenomenalne starcie, bardzo fajnie było widać, tutaj podziękowali sobie zawodnicy na zakończenie. Czekamy teraz na ogłoszenie werdyktu przez sędziów. Ale jedno wiemy na pewno, wspaniała walka w wykonaniu obu zawodników, niezależnie od tego, który okaże się zwycięzcą tego starcia. Ale wiesz jakie będzie pytanie, Izu, po tej walce? Dlaczego w tej 10 rundzie Szpila sobie na to pozwolił? Dlaczego pozwolił sobie chyba w tej 6 rundzie na te momenty, które przecież tak wiele go już kosztowały w starciach z Jenningsem, Wilderem, Kornackim? Bo sędziałem człowiek zadowolony, no ale nie może być się zadowolony, bo wkroczył jak lew w pewnym momencie i też wytrzymał, zauważ, bo tam Szpila był na granicy nokautu. Bacznie obserwował sędzia, co się dzieje w ringu. No i cieszymy się, że pozwolił nam oglądać to starcie, ten pojedynek do samego końca. Naprawdę wielki boks tutaj w Gliwicach. To jest sygnał dla promotorów, jak należy zostawiać walki. Dwóch wściekłych sukcesów Polaków. No posłuchajmy, popatrzmy na to. To sportowe święto Arenie Gliwicy. Szczerze, wokół remisu, moim zdaniem. A sędziowie punktowi, bardzo bliska walka. W tym 10-rundowym pojedynku. Trener Widruk jeszcze na zakończenie swoją kombinację. Sędzia Elmozy Szczeczyński, 97-93 dla Artura Szpilki. Sędzia punktowy Arkadiusz Małe. 93-96 dla Mariusza Wacha. No i zupełnie odwrotna sytuacja. Sędzia punktowy Przemysław Omoszumański. No i posłuchajmy. 95-94. Zostaje zwycięzcą tego pojedynku. Artur! Szpilka! 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 Decyzją sędziów pokonuje Mariusza Wacha, no ale moim zdaniem będzie mnóstwo tutaj dyskusji. Zwłaszcza 97-93 dla Szpilki, no nie ma mowy o takiej punktacji. O takiej punktacji nie ma mowy. 93-96 z kolei Mariusz Wach, no i 95-94. No teraz się zacznie wielka dysputa, analiza i punktacja runda po rundzie, jak to wyglądało, bo nasze studio również to zanalizuje, z tego co wiem, Leszek Dudek punktował starcie po starciu, więc przekonamy się, jak to powinno dokładnie wyglądać. Kapitalna walka i z całą pewnością walka, która być może otworzy drogę do Szpilka Wach 2. No to, o to by się prosiło, bo mamy w zasadzie gotowy produkt. Świetna walka, kapitalna końcówka i mnóstwo kontrowersji wokół rozstrzygnięcia. Tak to robią m.in. w Wielkiej Brytanii. Jest wielki pojedynek. Tak to robią zawierwoną w Stanach. Dillian White chociażby, tak? Tak jest. Czy też Gołowki Canelo. No posłuchamy zatem za moment bohaterów tego pojedynku. Dziękujemy zatem bardzo. Kłaniamy się. Izu Ugonok i Piotr Jagiełło. Wracamy do Bogusława Saleckiego, a potem nasze studio. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Drodzy Państwo, tutaj dzieją się w ringu rzeczy niesamowite, ale... Artur,
Artur, nie dajmy się sprowokować. Drodzy Państwo, z nami zwycięzca tego pojedynku, starcia gigantów, Artur Szpilka, zwycięski dzisiaj. Artur, to było bardzo trudne, ale naprawdę fantastyczne widowisko. Drodzy Państwo, z nami Mariusz Wach. To było naprawdę starcie gigantów. Mariusz, dawno nie widziałem tak ofensywnego Mariusza Wacha. Niesamowicie byłeś przygotowany do tego boju. Kondycyjnie byłem naprawdę przygotowany. Znakomicie. Zabrakło jednej rundy, tak? Gdzieś przespałem naprawdę tą jedną rundę. Mam nadzieję, że Szpilka i jego promotor dadzą mi szansę w przyszłym roku na rewanż. Na pewno damy znowu bardzo dobry pojedynek. I tyle, dziękuję Arturowi, że postawił naprawdę wysoko poprzeczkę. Nie dał się sprowokować. Dzieją się tam rzeczy straszne, ale mamy nadzieję, że wszystko zaraz zostanie opanowane. Mariusz, naprawdę no fenomenalne przygotowanie z twojej strony. Dawno nie widziałem tak ofensywnego, fantastycznie walczącego, idącego do przodu, napierającego Mariusza Wacha. Braku, naprawdę uwierz mi. Byłem świetnie przygotowany. Jedna runda, jeden cios i by było zupełnie inaczej. Tak? Gdzieś tam, nie wiem, przespałem. Moi sekundanci mówią, że podkręcał. Miałem naprawdę jeszcze mnóstwo siły w sobie. No i drodzy Państwo, tak to wygląda, ogromne emocje, starcie gigantów, zakończone zwycięstwem Artura Szpilki. My oczywiście kłaniamy się bardzo nisko tutaj z ringu. Zapraszamy jednocześnie na kolejną walkę, która już na antenie naszej stacji, oczywiście niebawem. Własow Główka o Mistrzostwo Świata, zapraszamy bardzo gorąco. A oczywiście nasze studio, bo teraz żegnamy się z widzami jedynki na antenie TVP Sport. Zapraszamy gorąco, kłaniamy się nisko. Panie i Panowie, to była